Niesporczaki znalazły się jakiś czas temu w świetle reflektorów, kiedy okazało się, jak niesamowicie wytrzymałe są te maleńkie zwierzątka. Te stworzenia, przez niektórych nazywane wodnymi misiami, mają zaledwie milimetr długości, ale są w stanie przeżyć nawet w kosmosie. Mogą także przetrwać nawet 10 lat bez dostępu do wody, wytrzymać ogromne ciśnienie i ekstremalne temperatury, a promieniowanie ultrafioletowe zabójcze dla większości zwierząt nie robi na nich żadnego wrażenia. Kiedy warunki stają się dla nich niekomfortowe, po prostu zwijają się w kulkę i wchodzą w stan podobny do snu. Naukowcy z University of Kent opublikowali niedawno artykuł, w którym zbadali wytrzymałość niesporczaków na przeciążenia. W tym celu wprowadzili je w stan uśpienia, a następnie zanurzyli w wodzie i umieścili w naczyniach, które miały posłużyć jako pociski, którymi strzelali do celów napełnionych piaskiem. Strzały oddawane były z różną prędkością przy użyciu pistoletu gazowego. Naukowcy zaobserwowali, że niesporczaki były w stanie przetrwać wystrzelenie z prędkością 825 metrów na sekundę, czyli niemal 3000 km na godzinę. Niestety te wystrzelone z prędkością większą niż 825 metrów na sekundę nie były w stanie przetrwać przeciążeń. Eksperyment ten, choć wydawać się może dość makabryczny, miał na celu odpowiedzenie na pytanie, czy niesporczaki nie przybyły na Ziemię z innej planety, na jakiejś asteroidzie. W końcu są one tak bardzo różne od wszystkich innych organizmów żywych. Wyniki uzyskane w tym eksperymencie pozwoliły badaczom stwierdzić, że te wodne misie nie przeżyłyby kolizji asteroidy z powierzchnią Ziemi. A co wy o tym sądzicie? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!